No, no, ładne tereny, fajnie. Zjechałem z trasy w kierunku Płocka po to, żeby jechać przez Srebrną Górę. No i dlatego mamy teraz takie ciekawe widoczki. Krówki na znakach drogowych. Dobry dzień! Na Srebrną Górę dobrze jadę? Tak, dobrze. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna wieś i w prawo. Dzięki. Piękne malownicze okolice. O, jaki ładny kościół. No, w takich różnych zakątkach się dobrze ludziom mieszka. Załatać.
piękna górka. O, budyneczek stoi malutki, opuszczony. O. Czerwieńczyce się nazywa. No kiciuś. Gdybym przed Nową Rudą skręcił na osiedle, to już byłbym na Srebrnej Górze. A tak się cofam.
pięknie, pięknie, pięknie. Tak, tak. Nawet mamy. Malutki, bo malutki, ale bardzo milutki. No jak ładnie się jedzie. Taką drogę to lubię. I znowu w lewo. I pod górkę. W uszach zatkało. O. Pięknie, pięknie. No i jesteśmy w Srebrnej Górze. No, w takim górce jesteśmy, że nawet się ochłodziło bardzo. Takie rześkie powietrze. Szatan aż po gałęzie dał karoserią. No, śpieszy się bardzo. Może nie dojechać do celu. Tak się pięknie jedzie z góry. Och, co tu samochodów. Och, och, och. Tutaj jest twierdza. W Kłodzku jest twierdza i na Srebrnej Górze jest twierdza. To dlatego tyle ludzi. Nie, taki upał się nie wybiorą na takie wycieczki. Nie ma być. Ciało. Jak tu pięknie wyglądają budyneczki, wieść niesie, że to były dawniej koszary. Ale bardzo bajecznie. O, o, o! To widzimy. Regulacje nie jedzą. No pięknie. Bardzo ładnie usytuowana miejscowość. Ale to był dawny pomysł. Niemiecki władzy, nie da. O, widzicie, jak
tydzień. Teraz pokazuję miasteczko. Zobaczcie, jak ładnie. Coraz ładniej. Restauracja Cykułka. Tutaj teraz popatrzcie, jak pięknie wygląda. O, o, o. Nad Marsowym przez nic leci prawo.